10 ciekawostek o kaplicy Sykstyńskiej. Kaplica Sykstyńska to papieska kaplica w Pałacu Watykańskim, budowlana w latach 1475-1483 z fundacji papieża Sykstusa IV, stąd jej nazwa. Kaplica ta skrywa wiele tajemnic i wiele naprawdę ciekawych ciekawostek, o których Wam dzisiaj opowiem. Ciekawe ciekawostki, fajnie. Kaplica Sykstyńska ma te same wymiary, co opisana w Starym Testamencie świątynia Salomona w Jerozolimie. Otóż świątynia Salomona w Jerozolimie to tak zwana świątynia jerozolimska. Początkowo miejsce kultu i przechowywania Arki Przymierza. To właśnie tam zdobycz złożyli Izraelici z niewoli egipskiej po wędrówce. Właściwie pierwotnie świątynia jerozolimska była namiotem. Dopiero po wybudowaniu świątyni przez króla Salomona rzeczy znajdujące się w przybytku przeniesiono do miejsca świętego i najświętszego. Jak na tak ważny budynek, kaplica Sykstyńska nie sprawia dużego wrażenia oglądana z zewnątrz. To prosty, czysty budynek o regularnych kształtach. Nie ma zdobionej fasady i spektakularnych drzwi wejściowych. Wszystkie drogi, które do niej prowadzą, są wewnętrzne i wychodzą z Pałacu Papieskiego. Malowidła zdobiące kaplicę pokrywają powierzchnię 1110 metrów kwadratowych. Jest to jakaś 1/6 boiska piłkarskiego. Kaplicę otwarto w 1483 roku za pontyfikatu papieża Sykstusa IV, ale kojarzona jest głównie z freskami Michała Anioła. Znany artysta rozpoczął swoją pracę dopiero 25 lat po otwarciu. Początkowo Michał Anioł uznał zlecenie papieża Juliusza II za zniewagę, bo uważał się za rzeźbiarza, a nie malarza. Otóż sam papież nie miał dobrych intencji. Chciał się w ten sposób odwdzięczyć za odrzucenie złożonego wcześniej u artysty zamówienia na własny grobowiec. Legenda głosi, że Michał Anioł pracował cały czas w pozycji leżącej, ale nie jest to prawda. Zbudował specjalną platformę, która umożliwiała mu pracę na wysokościach. Co ciekawe, w trakcie prac nie widział postaci finalnego projektu, który można zaobserwować z dołu. Praca była bardzo mozolna, wykonanie fresku z samym sądem ostatecznym zajęło 5 lat. Dodatkowo trzeba doliczyć 2 lata planowania, czyli Michał Anioł pracował nad freskiem 7 lat. Zanim rozpoczął dzieło, sporządził szereg szkiców przygotowawczych, z których 4 najważniejsze ilustrujące ewolucję późniejszego szkicu znajdują się obecnie w muzeum we Florencji. W samym centrum fresku znajduje się postać Chrystusa przedstawiona w zupełnie odmienny sposób niż na innych obrazach o tej tematyce. Nie posiada on brody, jego ciało jest muskularne i przypomina posąg grecki lub boga Apolla. Michał Anioł, będąc pod wrażeniem sztuki antycznej, prawdopodobnie posłużył się 2 rzeźbami, które niewątpliwie znał. Chodzi o głowę Apolla oraz tors belwederski. Obie rzeźby znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Watykańskiego. Chrystus ubrany jest w fioletowy płaszcz, swobodnie przerzucony przez lewe ramię i udo. Kolor nawiązuje do królestwa lub do pokuty. Na jego dłoniach, stopach i boku są słabo widoczne otwarte rany. Po jego prawej stronie znajduje się Matka Boża i jej wizerunek również odbiega od tych standardowych. Jej twarz została namalowana w zupełnie inny sposób niż pozostałe postacie. Zamiast pociągnięciem pędzla farba została naniesiona punktowo. Taki sposób, zwany puentylizmem, na szeroką skalę był stosowany dopiero w XIX wieku, a za jego propagatora uznaje się George'a Saurata. Maria spogląda w dół bezpośrednio na twarz tajemniczej kobiety, wystającej zza ramienia świętego Wawrzyńca i trzymanej przez niego drabiny. Postać ta została zidentyfikowana jako podobizna Vittorii Colonny, włoskiej
poetki sympatyzującej z innowiercami skupionymi wokół Juana de Valdesa. Michał Anioł przedstawił Marię jako kobietę brzemienną. Dla malarza jest symbolem kościoła i ciąża symbolizuje wszystkich wiernych rodzących się aż do momentu sądu ostatecznego. Warto znać tę symbolikę, ponieważ tam nic nie jest przypadkowe i warto trochę o tym poczytać, bo jest to naprawdę ciekawe i może pokazać, jak wielkim rewolucjonistą dla sztuki był Michał Anioł. Na oddzielny punkt zasługuje postać Boga Ojca. Sposób, w jaki przedstawił go Michał Anioł, jest rewolucyjny. Wcześniej nikt nie malował Boga w tak dynamiczny sposób, lecz tylko jako dłoń przebijającą się przez chmury. Chodzi tutaj oczywiście o fresk Stworzenie Adama. Fresk przedstawia scenę z Księgi Rodzaju, w której Bóg daje życie Adamowi, pierwszemu człowiekowi. Jahwe jest przedstawiony jako starszy człowiek z brodą. Ciało Boga jest bardzo bliskie klasycznemu pięknu oraz idealnym proporcjom. Spoczywa na rozłożystej purpurowej szacie razem z kilkoma cherubinami. Jego lewe ramię obejmuje kobietę, prawdopodobnie Ewę, która dopiero czeka w niebie na bycie stworzoną. Adam przedstawiony jest na tle zielonych ogrodów. Zaobserwowano, że czerwone płótno wokół Boga ma kształt ludzkiej macicy, a zielony szal przypomina pępowinę. Ta hipoteza wyjaśniałaby posiadanie pępka przez Adama, który nie urodził się z kobiety, ale został stworzony i jako taki nie powinien go posiadać. Według innej interpretacji czerwone płótno jest porównywane z kształtem ludzkiego mózgu. Wymiary postaci przedstawionych w kolejnych scenach się różnią. Najmniejsze są przy wejściu, największe w pobliżu ołtarza. Artysta uzyskał przez to efekt jednakowej wielkości poszczególnych osób przy oglądaniu dzieła w pobliżu wejścia do kaplicy. W 1564 roku Sobór Trydencki stwierdził, że wizerunki co bardziej prominentnych postaci przedstawionych na freskach nie powinny być nagie. Wezwano malarza Daniela da Volterra i nakazano mu zamalowanie czułych punktów bielizną. Z czasem przylgnął do niego przydomek Majtkarz. Kaplicy kilka razy groziło zawalenie. W noc wigilijną w 1522 roku w środku ceremonii pod przewodnictwem Hadriana VI runął fragment marmuru nad drzwiami wejściowymi tuż po tym, jak papież przez nie przeszedł. Zginęło dwóch żołnierzy Gwardii Szwajcarskiej. Rok później przerwano głosowanie podczas konklawę, a kardynałowie uciekli spanikowani, gdy doszło do nagłego pęknięcia sklepienia w kilku miejscach. Ogromny kawał muru runął także podczas konklawy w 1565 roku. W trakcie konklawy w 2005 roku zepsuł się piec spalający głosy kardynałów i zadymił całe pomieszczenie. Dość poważnym zagrożeniem dla Kaplicy Sykstyńskiej był papież Paweł IV. Zażądał on zniszczenia dzieła Sąd Ostateczny, uznając je za bardzo nieprzyzwoite. Po namowach zgodził się dopiero na zamalowanie intymnych fragmentów. Zgodnie z postanowieniem Soboru Trydenckiego, uczeń Michała Anioła Daniel de Volterre wprowadził poprawki na miesiąc przed śmiercią Michała Anioła. To właśnie on jest zwany Majtkarzem i to o nim wspomniałem wcześniej. Dodatkowo władzom kościelnym nie bardzo podobała się postać Jeremiasza. Otóż boczne pola sklepienia i lunety Michał Anioł ozdobił 12 postaciami proroków i sybil. Postać proroka Jeremiasza to autoportret mistrza, który w ten sposób niejako podpisał swoje dzieło. Na szczęście papieże sobie odpuścili i ten fragment istnieje do dziś. Dodatkowo Michał Anioł przemycił jeszcze jedną ciekawą rzecz, która nie za bardzo spodobała się papieżom, ale na szczęście też jest tam obecna do dziś i została odpuszczona. Na prawo pod stopami Chrystusa znajduje się święty Bartłomiej. W jednej ręce trzyma nóż, którym został obdarty ze skóry. W drugiej trzyma swoją skórę, zdjętą z ciała. Twarz na zwisającej skórze to autoportret Michała Anioła. Jedna z interpretacji mówi, że to może odzwierciedlać udręczonego ducha Michała Anioła. W czasie, gdy malował ten fresk, był już starszym człowiekiem i przeżywał kryzys wiary. Jest też inna interpretacja, ponieważ artysta nie chciał przyjmować zamówienia na fresk, czuł, że wolałby być żywcem obdarty ze skóry, niż wykonywać tę pracę.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.